Następnym takim moim miejscem, gdzie przechowuję swoje najpotrzebniejsze rzeczy, jest po prostu jedna półka zagospodarowana w mojej komodzie. I tutaj po prostu w takim szklanym pojemniku trzymam swoje pędzle. Tutaj mam z The Body Shop po prostu takie masełko do ust. Tutaj jakiś zapach. Tutaj pacynki. Tutaj pilniczki. Krem z olej, który też kupiłam niedawno. Który też muszę właśnie, jak pokończą mi się te moje kremy, właśnie zużyć. Taki żel antybakteryjny, który lubię zabierać ze sobą, bo nie lubię generalnie mieć takiego uczucia lepkich i takich brudnych rąk. Tutaj mam pantenol, który ostatnio używałam, bo tak sobie spiekłam po prostu skórę, że ciężko to przeżyłam. Tu mam wodę termalną z Iwostinu, całkiem fajna sprawa. Tutaj mam też zapach, taki z firmy BS Paradiso. Tutaj mam lakostę różową. Tu mam bardzo fajny produkt, o którym cały czas mam chęć Wam nakręcić filmik. Jeszcze nie używałam tej maseczki. To jest maseczka Uzdrowisko Połczyn S.A. z borowiną i masłem shea. Całkiem ciekawe takie opakowanie. Mam nadzieję, że ta maseczka też będzie fajna, ale na razie jeszcze nie używałam. Tu jakieś takie, wiecie, drobiazgi, rzeczy, które mi się przydają, na przykład takie pojemniki, do których wlewam na przykład żel pod prysznic, szampon albo żel do mycia buzi, żeby po prostu nie brać całej butli ze sobą. Tutaj mam do opalania SPF 30, musiałam zainwestować po tych moich właśnie nieszczęsnych opalaniach. Także tak to po prostu wygląda. Jeżeli uda mi się nakręcić coś w łazience, to na pewno Wam też pokażę, jak przechowuję swoje kosmetyki w łazience. Kolejnym moim sposobem na przechowywanie kosmetyków, a szczególnie kosmetyków, których nie używam w danej chwili, jest właśnie taki pojemnik. To jest taki najzwyklejszy pojemnik z pokrywką, w którym można różne rzeczy przechowywać, zabawki, właśnie kosmetyki, jakieś inne duperele. Ten pojemnik mam w ogóle w szafie schowany, więc nie będę teraz pokazywać Wam szafy tego bałaganu, więc wyjęłam sam pojemnik, bo to jest najistotniejsze. Tu mam kosmetyki, właściwie wszelkiego rodzaju produkty do pielęgnacji ciała, włosów, których nie używam teraz. Po prostu kupiłam je przy okazji czy promocji, czy właśnie jakiejś zniżki, czy ze względu na to, że akurat są to rzeczy też sprawdzone przeze mnie i po prostu kupiłam tego więcej. No i muszę gdzieś to też schować, a raz, że w łazience nie mam miejsca, dwa, są właśnie schowane w cieniu, spokojnie, w odpowiedniej temperaturze, więc nic im nie grozi. I też kolejną taką rzeczą dla mnie istotną jest termin ważności, więc sobie właśnie tutaj ponaklejałam na te rzeczy takie, jakby to nazwać, metki, na których mam napisany miesiąc i rok, także spokojnie mogę właśnie sobie, jak będę coś potrzebować, przejrzeć, że na przykład mam maskę do włosów do 7.2014 roku, muszę zużyć, albo krem do oczu do listopada 2014 i tak dalej, i tak dalej. Mam też produkty, na których nie ma napisanej daty, więc jest tylko informacja, że po otwarciu można właśnie używać przez 6 miesięcy, 12 i tak dalej, i tak dalej. Więc wtedy to oznaczam sobie na zasadzie 1, jak tutaj mam krem do rąk, albo 2, bo już jeden płyn micelarny mam w łazience i tutaj mam to tak po prostu razem ładnie zebrane. Także tak wygląda przechowywanie kosmetyków pielęgnacyjnych, tych, których no nie używam w danej chwili. Myślę, że to jest fajny sposób właśnie na to,
żeby też nie kupować pewnych kosmetyków pod wpływem chwili, tylko właśnie są sprawdzone, kupuję sobie jak są promocje, jakieś okazje i wtedy sobie gromadzę i jak mam potrzebę, to już mam, nie muszę właśnie lecieć do sklepu i zastanawiać się, a co by tutaj kupić. Także tak wygląda przechowywanie właśnie w takiej oto skrzyni. I ostatnim już miejscem, gdzie przechowuję swoje kosmetyki, jest łazienka. I w pierwszej szafce mam takie dwie półki. Tam na górze w koszyku mam jakieś waciki, jakieś takie, wiecie, najpotrzebniejsze rzeczy. No, do takiej higieny, powiedzmy, codziennej. Tutaj niżej kosmetyki, z których najczęściej korzystam. Mam trochę je tak podzielone, też ze względu na to, że tu trochę jest mało miejsca, a jednak muszę to wszystko sobie pomieścić. Tutaj w tym pojemniku mam jakieś patyczki, zmywacz do paznokci, jakieś kremy, jakieś takie małe lakiery do włosów, coś w tym stylu. Tutaj w tym pojemniku też mam takie drobiazgi typu krem do rzęs, z castinga mam tutaj odżywkę do włosów, szczoteczkę do zębów, która zawsze ze mną jeździ na jakieś wyjazdy. Tutaj mam dezodorant z krystala, co tu mam, pipetkę do olejku. Tutaj mam bardzo fajną z Ivostinu maseczkę nawilżająco odżywczą, którą właściwie też można stosować jako krem. I jakieś takie duperele w takich małych właśnie słoiczkach. Tutaj jeszcze mam taki spray do włosów ze Schwarzkopf Got to be Sparkling na przykład. I jakieś właśnie pojemniki, tutaj akurat był na żel pod prysznic. Jak właśnie gdzieś wyjeżdżam, to sobie przelewam. Tam w głębi mam masło do ciała czekoladowe, które właśnie muszę wykończyć, bo już jest dawno denko odkryte i po prostu muszę jak najszybciej zużyć. Tu mam taki skrab solny, cukrowo-solny, o którym Wam ostatnio wspominałam. Też bardzo fajny produkt. Tam w takim pojemniku mam sól do kąpieli, już tego nie będę wyciągać. Tu na dole w tym zielonym mam sól do stóp. Tutaj mam maseczkę Bingo Spa. To jest maseczka do twarzy ze 100% olejkiem makadamia. Tutaj mam też taki wosk do włosów z avocado oil. To jest w formie takiej po prostu odżywki. Tam mam Johnson & Johnson szampon. Jeżeli chodzi o kremy, to tutaj mam sudokrem. Jeżeli chodzi o takie kosmetyki, które używam na co dzień, w sensie kremy, to mam krem nawilżający z ziai z kwasem hialuronowym 30+. Tu mam D, czyli na dzień. I to sobie właśnie łączę z olejem, tylko muszę go znaleźć, bo gdzieś się zapodział. O, tutaj jest z Bingo Spa olej ze słodkich migdałów 100%. O, już trochę zużyłam, także sobie kilka kropli właśnie też daję. I tutaj mam jeszcze odżywczy krem, też na, to jest akurat na noc. Bardzo fajne, właśnie już mi się kończy jeden i drugi, ale już w zapasie coś mam. Ostatnio właśnie też sobie, może nie kupiłam, bo już miałam jakiś czas temu, ale produkt, który zaczęłam stosować od niedawna, Taupe, relaksujący krem nawilżający pod oczy i na powieki. To sobie to używam. Ok, i tak to wygląda z daleka. Tutaj mam kolejne kosmetyki, które właściwie służą do codziennej pielęgnacji, czyli pasta do zębów, peeling enzymatyczny z Liren. Tu już mam na wykończeniu mleczko do demakijażu z Garniera, bardzo fajne. Tutaj mam płyn mój micelarny z Bourjois,
Tutaj mam z Baby Dream oliwkę, która ostatnio służy mi do golenia. Tutaj mamy jakieś mleczko z Altery. Tu mam produkt do stylizacji włosów. Z czego? Z Velly. To jest, dodaj objętość, żel, spray uniesieniu nasady, Shockwaves. No, muszę też zużyć, bo nie zostało mi tego jakoś dużo. Bardzo fajny produkt z Pantene do podkreślania loków. Tutaj taki mega wielki dezodorant z Nivei i z Uriage, czy Uriaga, nie wiem jak to tam się czyta, woda termalna właśnie w sprayu, którą też używam. No i na wierzchu dezodorant w sztywcie. Ja właściwie tylko używam w sztywcie dezodorantów i jakoś mi się sprawdziły najbardziej właśnie z Fa. No a tutaj mam powieszone płatki kosmetyczne, które używam. O, tutaj mam zegar, żeby wiedzieć, że muszę się po prostu wyrobić rano. I tutaj na dole mam z Batiste suchy szampon. Tutaj mam odżywkę z CC Sweden. To jest odżywka z keratyną i z wisienką, z czereśnią, przepraszam. Co ja tutaj jeszcze mam? Tutaj też jakiś produkt do stylizacji włosów. Krem bardzo fajny do prostowania. Mój ostatni zakup z Osi Miracle Moist to jest odżywka do odżywiania z olejem z makadamia. Bardzo fajne też odżywka z Timotei. Bardzo lubię w ogóle te odżywki. Tu mam akurat do włosów suchych i zniszczonych z awokado. Tu mam jakiś produkt z Isany do golenia, Sensitive, tanie, a dobre, po co przepłacać. Tam z tyłu mam jakiś płyn do pukania ust, tutaj mam z Vella Flex do włosów i tutaj mam jeszcze samoopalacz z Daxa. No i tutaj zawsze też staram się mieć pod ręką coś do ust, żeby po prostu przed wyjściem szybko się pomalować. Tu mam jakiś tam błyszczyk, taki najzwyklejszy, ale bardzo fajny, taki naturalny, no ale się sprawdza jak najbardziej, także tak to się wygląda. Tam jeszcze szczoteczka do zębów, nic ważnego. No i tak to by było na tyle, tak przechowuję swoje kosmetyki. Mam nadzieję, że ten filmik Was zainteresował. Tak to wygląda. Jeżeli macie pytania odnośnie jakichś konkretnych produktów, to po prostu